Joni! Idziesz? Bo to już mam wszystko gotowe. Okej. Joni, idziesz? Hej kochani, jak widzicie, gdzieś mi wcięło mówce, ale być może jest tak, że potrzebuję złapać trochę oddechu, złapać trochę tchu przed następnymi odcinkami. Ale skoro już wy tu jesteście, a widzicie, no ja mam wszystko rozstawione, to łapcie bonusowy odcinek. Nie wiem jak wam, ale często zdarzają mi się sytuacje, w których czuję się bezradny albo bezsilny. Okazuje się, że moje własne umiejętności po prostu nie wystarczają, żeby rozwiązać dany problem. A im dłużej ten problem zostaje nierozwiązany, tym bardziej on się nasila. Kojarzycie efekt kuli śnieżnej? Czasami jest to pokazane na kreskówkach. Kulka zrzucona z góry toczy się coraz szybciej i robi się coraz większa. Problemy mają podobną tendencję, a gdy ta ogromna kula problemu jest tuż przed nami, zaczynamy się bać. W Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale czytamy o pewnej sytuacji, która spotyka uczniów Pana Jezusa. Spotyka ich pewien problem. Właśnie miało miejsce nakarmienie 5000. Pan Jezus mówi swoim uczniom, żeby przeprawili się łodzią na drugi brzeg Morza Galilejskiego, kiedy on w tym czasie będzie odprawiał tłumy. Kiedy uczniowie znajdują się na środku morza, zatrzymuje ich potężna burza. Dla Pana Jezusa jednak to nie stanowi żadnego problemu i przychodzi do nich po wodzie. Oczywiście, kiedy uczniowie zobaczyli dla nich tak niepojęte zjawisko, po prostu się przestraszyli, ale Pan Jezus wypowiada do nich takie słowa, które znajdziemy właśnie w 14 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 27 wersecie. Mówi do nich takie słowa. Ufajcie, to ja jestem, nie bójcie się. No ale łatwo powiedzieć, kiedy wszędzie wokół sztorm, a uczniowie byli doświadczonymi żeglarzami, a nie potrafili sobie poradzić akurat z tą burzą. Pomimo tego wszystkiego był wśród nich jeden odważny gość, który miał na imię Piotr, który wypowiada do Pana Jezusa takie słowa. Panie, jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A Pan Jezus odpowiada mu, przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział, człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? A gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, podeszli i oddali mu pokłon, mówiąc, naprawdę jesteś Synem Bożym. Każdy element tej historii został wcześniej zaplanowany przez Pana Boga. Czy Pan Jezus nie mógł uciszyć burzy już z brzegu? Nie mógł po prostu sprawić, że uczniowie bezpiecznie dopłynęli na drugi brzeg? Jednak każdy element tej historii wydarzył się po to, żeby uczniowie mogli coś zrozumieć. Na pokładzie tej łodzi dzieje się naprawdę piękna rzecz. I czytamy o tym w 33 wersecie. Ci zaś, którzy byli w łodzi, podeszli i oddali mu pokłon, mówiąc, naprawdę jesteś Synem Bożym. Nie wiem, przez jaką burzę przechodzisz, albo jak duży jest problem, z którym się zmagasz. Może jest na razie malutki, ale co jeśli przebierze na sile? A więc w jakiejkolwiek burzy teraz jesteś, to wiedz, że Pan Jezus ją widzi. I widzi również port, do którego chce Cię doprowadzić, o ile Mu tylko zaufasz. A jedno jest pewne. On na pewno potrafi tego dokonać. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że skorzystałeś z tej historii, a jeżeli nie chcesz przegapić następnego odcinka już z Jonaszem, możesz kliknąć poniżej guzik subskrybuj, jeśli tylko chcesz. Trzymajcie się i mam nadzieję, że za niedługo do zobaczenia. Pa!